Pan samochodzik, skarby Iławskiego Ratusza, rozdział jedenasty. Głowa, która wychyliła się z zapnia, była łysa. Leżeliśmy na brzuchach, ukryci za kępą gęstego głogu. Obserwowaliśmy drzewo z zakrzaków na skraju lasu, w który czmychnęliśmy z drogi. Gdy tylko weszliśmy między drzewa i uzyskaliśmy pewność, że człowiek ukryty za pniem nie może nas zobaczyć. Typki. Które były kilka dni temu u Bienieckiego też miały ogolone głowy, rzekł Jurek, poprawiając się na niewygodnej ściółce. Dzisiaj też o nich wspominał. Musieli znowu go nachodzić i zapowiadać powtórkę, skoro postanowił uzbroić się w pepesze. Pamięta pan, pytali mnie o rozmowę z Bienieckim. Muszą mieć coś wspólnego z poszukiwaniami przeklętego skarbu. Też tak uważam, skinąłem głową. Na co oczekamy? Niecierpliwił się harcerz. We dwóch damy mu radę, a kiedy będzie już w naszych rękach, wyśpiewa wszystko jak nas powiedzi. Po pierwsze, rzekłem, odrzucając na bok gałąź, której ostry koniec wpijał mi się w bok, niczym zaostrzone ołówek to nielegalne. Nie można tak po prostu łapać i przesłuchiwać ludzi. Od tego jest policja. Po drugie, więcej skorzystamy, czekając. Takie typki jak te osiłki rzadko działają na własną rękę. Zazwyczaj są tylko pomagierami od czarnej roboty. Musimy zaczekać, aż nasz obserwator zejdzie z posterunku i pójdzie zameldować swojemu szefowi, co widział. Jurek zrobił niezadowoloną minę, ale skinął głową, przyznając mi rację. Od tej pory czekaliśmy w milczeniu na dalszy bieg wypadków. Deszcz na szczęście niemal zupełnie ustał. A z zapędzących nad lasem chmur co chwila przeświecały słabe jeszcze i rozmyte promienie słońca. Czyżby klątwa przestała wreszcie działać? Pomyślałem z nadzieją To co zdarzyło się po chwili, zdawało się ją potwierdzać. Łysy szpieg wyjrzał ostatni raz za drzewa, pokazał nam plecy okryte kusą wojskową kurtką i garbiąc się, pobiegł w kierunku lasu. Wbiegając między drzewa strącił na ziemię deszcz kropel z liści. Idzie ścieżką na północ przez stary plan filmowy, ocenił fachowo Jurek, podnosząc się z ziemi. Pięć minut później pochylaliśmy się nad zarośniętą trawą ścieżką. W rozmokłej, błotnistej ziemi widać było wyraźnie odbite ślady ciężkich buciorów, popularnych wśród zbuntowanej młodzieży z różnych subkultur. Ślady, tak jak przewidział Jurek, powiodły nas do zagajnika. W którym znajdował się niegdyś plan filmowy gniazda. Z imponującej osady polan zostało niewiele, dziś można by w ogóle nie zauważyć, że kiedyś kręcono tu film. Jedynym widocznym na pierwszy rzut oka elementem dawnej scenografii była głęboka na dwa metry fosa z niewielkim wałem na wewnętrznym brzegu, otaczająca fałszywe grodzisko i wielkie, porośnięte trawą wypłaszczenie wewnątrz zakreślonego przez nią kręgu. Na środku otoczonego fosą i lasem trawnika rosła jabłonka. Ponieważ nie widziałem wcześniej na wyspie drzew tego gatunku, pomyślałem, że musiała tu wyrosnąć z ogryska rzuconego przed wielu laty przez jednego z aktorów grających w gnieździe lub turystę. Zrobiłem krok, żeby pójść dalej za odbitymi w błocie ścieżki śladami. Przekroczyć fosę po drugiej stronie fałszywego grodziska i ruszyć ku północnemu skrajowi wyspy, ale wtedy dobiegł mnie zapach pieczonych kiełbasek przemieszany z wonią dymu z ogniska. Jurek też musiał coś poczuć, bo zszedł ze ścieżki i skierował się do kępy wyższych od człowieka i gęstszych od żywopłotu krzaków, dzielących grodzisko nierówno na dwie części. Zatrzymał go dopiero zniechęcony bas, chyba nie wiedzą gdzie jesteśmy. Poleźli w przeciwną stronę, do lasu. Ty zaś uznałeś za konieczne nam to zakomunikować, odpowiedział mu z przekąsem znajomy głos. Za krzakami ukrywał się mistrz ciętej riposty. A pomyślałeś, co będzie, jeśli zawrócą? No, nie. Odparł niepewnie bas. Więc pozwól, że cię wręczę w tym trudnym zadaniu, sztorcował go dalej mistrz. Kiedy wrócą i zaczną iść w naszą stronę. Ty i jeden z twoich kolegów zatrzymacie ich, zwiążecie i przyprowadzicie do mnie. Jasne, jak słońce. Wyrzucił z siebie bas i rzekł do kogoś znajdującego się trochę dalej, bo podniósł głos: Rusz się, szrama. Ale zaraz upieką się kiełbaski, jęknął szrama z bolałym tonem. Jeśli nie zatrzymacie dańca, to niedługo będziesz mógł popróbować nie kiełbasek, ale więziennego żarcia. Wargnął mistrz ciętej riposty. Znają moje nazwisko, pomyślałem, a przecież im się nie przedstawiałem. Musieli mnie sprawdzić, a to znaczy, że nie wolno ich lekceważyć. Musimy się schować, panie Pawle, odezwał się obok mnie szept Jurka. Ledwie umilkł. Z zakrzaków dobiegło nas stąpanie ciężkich butów. Zmierzały w prawą stronę, do wyjścia z zaroślinnej zasłony. Tam. Wskazał Jurek na niewielki pagórek po lewej, wzniesienie porastały krzaki i nadawało się idealnie na kryjówkę. Po 30 sekundach szybkiego biegu byliśmy bezpieczni. Chwilę później pojawił się Szurama w towarzystwie drugiego osiłka, który, jak przypuszczałem, śledził nas kilka minut wcześniej. Przechodząc przez trawnik na fałszywym grodzisku, Szurama zerwał z rosnącej na środku jabłonki owoc i zagłębił w nim zęby. Natychmiast jednak się skrzywił, wypluł resztkę jabłka, a sam owoc z wściekłością wyrzucił w krzaki. — Co za szajs! — warknął. — Musisz myśleć tylko o żarciu! — rzekł jego towarzysz, odwracając się i posyłając mu potępiające spojrzenie. — Jak skończymy tę robotę, będziesz mógł codziennie napychać kałdun krewetkami. — Wolę kiełbaski! — odparował Szurama i podążył za kolegą, który już przeskakiwał fosę. Odwróciłem się do Jurka, ale chłopak zniknął. Na chwilę przerażenie odebrało mi oddech, ale zaraz go zobaczyłem. Był kilka metrów ode mnie, nieco wyżej na wzgórzu i, rozchylając nieco gęste gałęzie krzaków, obserwował z uwagą to, co działo się na dole. Dołączyłem do niego i po chwili również ja patrzyłem na leśne gospodarstwo. Centrum zagrody, otoczonej z prawej strony przez pas krzaków, stanowił domek z drewna. Była to prosta chałupka na planie kwadratu z dwoma oknami po bokach i drzwiami pod dwuspadowym daszkiem. Podobne chatki kupuje się gotowe w całości, by postawić je sobie na działce. Wystarczy niezbyt duży samochód dostawczy z odkrytą paką, by przewieźć taką konstrukcję. Przed chatką, 5 metrów od wejścia, rozpalono ognisko, przy którym grzały się trzy osoby. Mistrz ciętej riposty i ostatni z trzech osiłków piekli kiełbaski na długich kijach. Odwrócona do nas plecami, bez kija w ręku, siedziała pani Roma. Stuki, trzaski i szuranie dobiegające z zapółotwartych drzwi chatki świadczyły, że ktoś jest w środku. Jednak z naszego punktu obserwacyjnego nie sposób było tej osoby dostrzec. Ale zimnica, rzekła pani Roma, obejmując się ramionami. To ognisko w ogóle nie grzeje. Nie możemy wejść do domku i zrobić sobie herbaty z rumem? Cicho, czarownico, skarcił ją mistrz ciętej riposty. Nie dość, że dostaniesz 5% ze skarbu za nic, to jeszcze marudzisz. Jak ci zimno, to możemy rozpalić tu stos. Zaraz się ogrzejesz. Dałam wam przecież nieśmiertelnik. Próbowała się bronić kobieta który zerwałaś z szyi poległego żołnierza. Niewielka sztuka. Bez tego nie wiedzielibyście, czego szukać, rzekła kobieta, ale mistrz ciętej riposty nie zdążył jej odpowiedzieć, bo w tym samym momencie z chatki wytoczył się pan kup teraz w swoim nieśmiertelnym filcowym kapeluszu. W ręce ściskał telefon komórkowy, minę miał zadowoloną. Nasz człowiek zrobił duże postępy, rzekł po angielsku. Odnalazł człowieka którego szukaliśmy bezskutecznie od rana. Powiedział: Kto to? Zapytał mistrz ciętej riposty, zrywając się od ogniska. Niestety nie. Był bardzo tajemniczy. Chcę przekazać wiadomość osobiście. Musiał naoglądać się zbyt dużo szpiegowskich filmów. Kto z nas się z nim spotka? Zapytał mistrz ciętej riposty, nieco Lizusowski ton, jakim to powiedział. Świadczył, że przywódcą całej operacji jest pan Kupteras. On, oświadczył pan Kupteras wskazując na trzeciego z osiłków, w taki sposób, jakby tamten był parobkiem służącym we dworze. Ja, na twarzy osiłka pojawiło się przerażenie. Nie mam zamiaru więcej ryzykować. Pan się nie boi klątwy, rzekł łamaną angielszczyzną do Grubaska z telefonem, ale ja się boję. O czym on bredzi? Pan Kup teraz odwrócił głowę niecierpliwym gestem w kierunku mistrza ciętej riposty, ignorując zupełnie osiłka. A skąd niby wzięli się na tej wyspie daniec i ich arcerzyk? Mówił zignorowany pełnym pretensji tonem. Na pewno czarownica sprowadziła ich tu jakimś tajemnym sposobem. Słyszałem, jak szeptała coś pod nosem, wrzucając chrust do ognia. Narzekałam na zimno, włączyła się do rozmowy pani Roma. I nie nazywajcie mnie więcej czarownicą. To przykre. Powiedz mu, żeby się przymknął. Pan kup teraz ciągle zwracał się do mistrza ciętej riposty. I żeby nigdy więcej nie opowiadał bajek o klątwach, urokach i czarownicach. Zgadzam się, przytaknęła pani Roma. Chyba, że ma ochotę wrócić do domu z niczym. Liczy się tylko rozum i pieniądze. Daniec wie pewnie o kryjówce czarownicy od właściciela zamku. Jeśli ten tchórz skinął głową w stronę osiłka, tego nie rozumie, niech się wynosi. Zapadła cisza. Osiłek przeżuwał przez chwilę słowa pana kup teraz", zanim zrobił skruszoną minę i rzekł Zrobię co pan każe. Tak lepiej grubasek w filcowym kapeluszu raczył wreszcie spojrzeć na swego pomagiera. Twoje zadanie będzie proste. Za kwadrans osiemnasta usiądziesz na pierwszej ławce po prawej stronie tawerny Kaper nad Małym Jeziorakiem. Wiesz, gdzie to jest. Osiłek skinął głową. Punkt osiemnasta przysiądzie się do ciebie facet w lnianym garniturze z lokalną gazetą pod pachą i zacznie czytać. Wtedy podasz mu hasło. Powiesz, przychodzę od Jeremiego. Jak to będzie po polsku? Zapytał mistrza, a kiedy ten przetłumaczył, Zwrócił się znów do siłka. Zapamiętałeś? Przychodzę od Jeremiego, powtórzył zapytany. Facet da ci kopertę. Nie będziesz jej otwierał, tylko przypłyniesz z powrotem na wyspę i oddasz mi kopertę do rąk własnych. Wszystko jasne. A co jeśli facet zażąda ode mnie pieniędzy? Rzekł siłek. Tym się nie martw. Wszystko już zapłacone. No, panowie. Rzekł wesołym tonem mistrz ciętej riposty, spoglądając na zegarek. Jest piętnasta, więc do spotkania zostały jeszcze trzy godziny. Zanim nasz wysłannik wyruszy w drogę, zdążymy jeszcze coś przekąsić. Tym bardziej, że kiełbaski już skwierczą. Usłyszeliśmy dość. Pociągnąłem miurka za ręka najciszej jak tylko się dało. Wyszliśmy z krzaków i ruszyliśmy w stronę fosy otaczającej grodziszcze. W milczeniu doszliśmy do krańca zagajnika i wyjrzeliśmy na drogę, żeby sprawdzić, czy nie ma na niej łysych szpiegów. Na szczęście był pusto. Biegiem dotarliśmy do gościńca i ruszyliśmy na południe wyspy. Panie Pawle, rzekł Jurek, kiedy, pokonawszy truchtem jakieś pół kilometra, zwolniliśmy i z truchtu przeszliśmy w szybki marsz, gdyby udało się ich jakoś zatrzymać i przechwycić wiadomość aż stanąłem w miejscu, kiedy dotarło do mnie, że pomysł chłopaka nie jest wcale nierealny. Musimy jak najszybciej dostać się na krasule, rzekłem i przyspieszyłem kroku. Najpierw uderzył w nas wiatr, potem z czarnego nieba posypały się grube krople, znowu ograniczając widoczność i zmieniając gościniec w szarą breję. Byliśmy tak zaabsorbowani szukaniem kryjówki pani Romy, a potem tym, co się obok niej rozegrało. Że nie zwróciliśmy uwagi, że nad wielką żuławę nadciągnęły znów burzowe chmury. Rozpętała się burza jak z najgorszych koszmarów zaprawionych w bojach morskich wilków. Wiatr przyginał drzewa prawie do ziemi i sprawiał, że każdy krok był wysiłkiem. Potop zaś wylewający się na nasze głowy powodował, że szliśmy prawie po omacku. Co gorsza, burza się nasilała. Mniej więcej w połowie drogi poczułem że krople uderzające mi wściekle w twarz zrobiły się zimne i ostre. Grat. Wrzasnąłem do Jurka, usiłując przekrzyczeć wściekłe zawodzenie wiatru. Harcerz zbliżył się do mnie i krzyknął mi w twarz Gdzieś tu blisko jest chyba opuszczony ośrodek. Musimy zejść ze ścieżki. Niechętnie spojrzałem w bok, w szumiącą i mokrą od deszczu ciemność, ale wtedy poczułem. Że grudki bradu robią się większe i skinąłem głową. Weszliśmy w zarastające pobocze wysokie trawy i zaczęliśmy brnąć w kierunku wskazywanym przez Jurka, który szedł na Wichura nieco zelżała i przejaśniło się. Za to grad ciągle rósł, i kiedy pięćdziesiąt metrów przed sobą zobaczyliśmy majaczące w mrokach kwadratowe sylwetki domków letniskowych, miał już wielkość czereśni. Szybciej rzekł Jurek i puścił się biegiem w kierunku domków rzuciłem się za nim w samą porę bo gdyby mnie przyspieszył uderzyłaby mnie w głowę gruda lodu rozmiaru wrzodkiewki to był tylko przedsmak czekających nas jeszcze atrakcji jakby nie wystarczyły grat, wiatr i ciemność gdzieś niedaleko za nami błysnął piorun oświetlając upiornym blaskiem wymarły kemping na sekundę Niczym na zdjęciu, zobaczyliśmy odrapane z farby domki i świetlice, przypominające gotową scenografię do niskobudżetowego horroru. Zygzak błyskawicy odbił się w szybach, których większość, o dziwo, ciągle tkwiła we framugach przeszklonych frontowych ścian, przypominających ściany werand. Zaraz też pojawił się soundtrack do naszego dreszczowca. Grzmot był tak głośny. Jakby gdzieś za naszymi plecami stoczyła się z górskiego zbocza lawina potężnych kamieni. Kolejny błysk. Jurek, pędzący na złamanie karku, wyciągnął się jak struna i, podcięty przez pień drzewa, które przewróciło się ze starości, upadł na ziemię. Dopadłem do niego. Chłopak już się podniósł i złapał za kostkę. Twarz wykrzywiał mu gryma z bólu. Skręcona, rzekł krótko. Jakby bał się, że następny grzmot zagłuszy jego słowa. Nie były to płonne obawy. Tym razem piorun uderzył gdzieś blisko i grzmot odezwał się niemal jednocześnie z błyskiem. Brzmiało to tak, jakby gdzieś nad nami rozrywały się strzeszczeniem i jękiem mury potężnej budowli. Pomogłem Jurkowi wstać. Wsparty na moim ramieniu zdołał pokonać ostatnie dwadzieścia metrów dzielące nas od najbliższego domku. Z ulgą weszliśmy do ciemnego pomieszczenia. Jurek opadł od razu na leżącą w głębi leżankę, ja zaś zamknąłem drzwi. Ledwie to zrobiłem, przez szybkę we frontowej ścianie wpadła do środka gradowa kula. Była wielkości piłki tenisowej. Korzystając z kolejnego błysku, zorientowałem się w układzie pomieszczenia i rozmieszczeniu sprzętów. Po omacku chwyciłem za brzeg stojącego pod oknem dwuosobowego tapczanu i zasłoniłem nim delikatną ścianę z kwadratowych szybek. O materac zadudniły natychmiast dwie kolejne piłki tenisowe z litego lodu. Opadłem zmęczony na podłogę i oparłem się o ścianę, postanawiając przez chwilę odetchnąć i zebrać siły przed kolejnym atakiem przyrody. Ale wtedy burza postanowiła nam odpuścić. Rzuciła jeszcze garścią gradu o materac Uderzyła mocnym podmuchem o drzwi, błysnęła piorunem i odeszła z nad wielkiej żławy, powarkując coraz ciszej kolejnymi grzmotami. Po się zostało po niej tylko ciche dudnienie lekkiego deszczu o pokryty papą dach domku. Odsunąłem materac od okna, wpuszczając do środka szare światło. Rozjaśniło się na tyle, że można było ocenić zniszczenia. Poza wybiciem wszystkich szyb burza nie naruszyła domku. Za to rosnące wokół drzewa i krzaki zostały częściowo ogołocone z liści i gałęzi, które leżały teraz na ziemi wśród topniejących gradowych kul. W tym momencie dobiegł mnie z głębi domku syk bólu. To Jurek próbował wstać z leżanki. Lepiej się nie ruszaj. Doradziłem mu i podszedłem, by obejrzeć zwichnięcie. Kostka harcerza była czerwona i napuchnięta. Zaczekaj tu, rzekłem. Zdejmując sztormiak, a potem koszulę. Oddarłem z niej rękaw i z powrotem nałożyłem na też irt. Okryłem się sztormiakiem i z kapturem nasuniętym na głowę wyszedłem na zewnątrz. Zebrałem do rękawa kilka gradowych kul i zawiązałem z jednej strony. Wróciłem do domku i obwiązałem nogę Jurka tym prowizorycznym okładem z lodu. Lepiej? zapytałem, dokończywszy dzieła. Trochę. rzekł Jurek. Ciągle się krzywiąc, ale nie dam rady iść. Musi mnie pan tu zostawić, żeby zdążyć na spotkanie. Na śmierć zapomniałem o spotkaniu na promenadzie. Z niepokojem spojrzałem na zegarek, ale na szczęście okazało się, że do osiemnastej zostało jeszcze dwie i pół godziny. Wydarzenia były tak dramatyczne, że zdawało mi się, iż przeżyliśmy z Jurkiem jakąś niesamowicie długą epopeję. Podczas gdy od momentu opuszczenia zagajnika, w którym ukrywała się pani Roma, minęły zaledwie dwa kwadranse. Nie mam najmniejszego zamiaru cię tu zostawiać, rzekłem twardo. Potrzebujesz lepszego opatrunku. Poza tym, jeśli nie znajdziesz się wkrótce w suchym i ciepłym miejscu, dostaniesz zapalenia płuc. Już panu mówiłem, nie dam rady iść. Wezmę cię na barana. To jakiś żart. W żadnym razie. Byłem kiedyś komandosem. Znam się na transportowaniu rannych. No, dobra, westchnął Jurek. Zgodzę się, ale pod jednym warunkiem. Słucham. Nie opowie pan o tym nikomu. Jurek był ciężki jak trzy worki ziemniaków. Zadania nie ułatwiało mi też kląskające pod butami błoto, powodujące, że stopy o butę tylko w trampki o płaskich podeszwach rozjeżdżały się i musiałem mocno się starać. Żeby nie upaść razem z Jurkiem w rozmokły gościniec Musieliśmy też co chwila przystawać, żebym mógł ocapnąć Pokonanie dwa razy krótszego dystansu niż wcześniej zajęło nam kolejne dwa kwadranse W końcu jednak udało się nam dotrzeć do południowego krańca wyspy I teraz od przystani dzielił nas już tylko zakręt Zaraz wsiądziemy na krasule i spokojnie dopłyniemy do brzegu Sapnąłem, poprawiając sobie jurka na plecach. Dzięki Bogu, rzekł chłopak. Skończy się wreszcie ta upokarzająca podróż. Ała jęknął. Mógłby pan trochę bardziej uważać, co pan wyrabia? Chłopak miał powody do narzekań. Upuściłem go na ziemię, nie zważając, co z nim będzie, i stanąłem jak wryty. Wyszliśmy właśnie z za zakrętu i moim oczom ukazała się przystań. Klątwa chyba nadal działa, pomyślałem, patrząc z rozpaczą na krasule. Burza nie oszczędziła mego jachtu. Trzy stalowe sztagi zostały oderwane od pokładu i tańczyły teraz wokół przechylonego do tyłu masztu, obijając się o niego z metalicznym szczękiem. Bom został wygięty niemal w literę V, a z żagli pozostały tylko nędzne łachmany, przypominające wystrzępione chorągwie. Pod którymi niedobitki jakiejś wielkiej armii wracają do kraju po przegranej walnej bitwie. Pobiegłem do przystani, żeby dokładniej przyjrzeć się zniszczeniom. Przechylony maszt zgniótł swoim ciężarem fragment dachu kabiny z jednej strony i wyrwał kawałek pokładu z drugiej. Jedna z knak, do których przywiązałem cumy, została wyszarpnięta brutalnie z ringu, pozostawiając na nim jasny ślad okaleczonego drewna. Zwisała teraz smętnie z pomostu, obijając się o pokryty glonami pal. Przełknąłem ślinę i na sekundę zamknąłem oczy, licząc chyba, że gdy je otworzę, obraz nędzy i rozpaczy zniknie i znów ujrzę krasulę piękną i gotową do kolejnego rejsu. Ale to nie był sen. Raczej koszmar na jawie. Chyba musimy poszukać innego środka transportu. Jeśli mamy zdążyć na osiemnastą, wyrwał mnie z odrętwienia Jurek. Po raz ostatni westchnąłem nad swoim ciężkim losem i zdruzgotanym jachtem. Wskoczyłem na krasulę i klepnąłem kilka razy dach kabiny, tak jakbym klepał w bark rannego przyjaciela. Mało brakowało, a powiedziałbym przy tym, wszystko będzie dobrze. Nie było jednak czasu na rozdzieranie szat. Trzeba było działać. Zszedłem do kajuty. Na szczęście burza nie zdołała wedrzeć się do środka i było tam sucho. Tylko konserwy, sztućce i metalowe naczynia zaścielające podłogę świadczyły jak bardzo bujało jeszcze kilka minut temu. Wydobyłem plecak spod łóżka, położyłem go na koj i z bocznej kieszeni wyszarpnąłem komórkę. Zwoliński odebrał po trzecim sygnale. W krótkich słowach streściłem mu wydarzenia ostatnich dni, kładąc nacisk na wydarzenia przy chałupce pani Romy. Sam pan rozumie, że musimy przechwycić tę wiadomość. Zakończyłem błagalnym tonem. Aresztować ich nie mogę, zastanawiał się na głos zwoliński. W grę wchodzi jedynie rutynowa kontrola. Sprawdzaj im dokumenty, jeśli mają jacht, trzeźwość. To zajmie chwilę. Ile potrzebuje pan czasu? Niech ich pan zatrzyma do osiemnastej. Komisarzu. Jest kwadrans po szesnastej. Powinno się udać, rzekł policjant i rozłączył się. Pozostało znaleźć jakąś łajbę, żeby przedostać się na juławski brzeg jezioraka. Do nas motorówki nie przypływają, oświadczył właściciel grillbaru sandacz, przy którego pomoście zacumowaliśmy krasule, a prom jest na drugim brzegu. Pływa tylko wtedy, kiedy ma klientów. Nie sądzę, żeby w taką szarugę ktoś chciał się przeprawiać na wyspę. Może pan jednak zapytać w delfinie. To ośrodek jakieś 300 metrów stąd na prawym brzegu. Łatwo do niego trafić. Wystarczy iść prosto główną drogą, a potem skręcić w pierwszą odnogę na prawo. Uzyskawszy te informacje, wróciłem do jurka, który siedział przy oknie w obszernej świetlicy i popijał herbatę, wpatrując się smętnie w przystań. Żona właściciela ośrodka, jak się okazało pracująca wcześniej w szpitalu. Profesjonalnie opatrzyła mu nogę. Naprawdę muszę zostać? Zapytał, kiedy oświadczyłem mu, że ruszam do delwina po transport. Wiem, że chciałbyś popłynąć razem ze mną, ale nie powinieneś szaleć. Poza tym teraz liczy się każda minuta. A ja będę kulą u pana nogi, rzekł z wyrzutem. Ty to powiedziałeś, odparłem. Poza tym możesz być pewien, że kiedy tylko przejmę wiadomość zaraz po ciebie przypłynę i jak tylko opatrzycie lekarz, będziemy dalej razem szukać skarbu. Chłopak przełknął ślinę i pokiwał głową. Zgoda. uśmiechnął się niepewnie. Zuch chłopak. Klepnąłem go w ramię i dodawszy tylko, mi oko na krasule, wybiegłem z grill baru sandacz. Do ośrodka delfin dotarłem kwadrans później. Obszedłem dookoła duży drewniany pensjonat i po schodach wdrapałem się na zawieszone kilka metrów nad ziemią taras. z dobnymi markizami ocieniającymi w słoneczne dni stoliki na wolnym powietrzu nie było żywego ducha. Burza i zimno zagnały wszystkich turystów do środka, gdzie w przyjemnym wnętrzu raczyli się smażoną rybą podawaną na rozmaite sposoby. Podszedłem do kontuaru z dwoma dystrybutorami piwa i zapytałem barmana, czy można u pana wynająć motorówkę, która zawiozłaby mnie na drugi brzeg? Zapytałem. Barman zrobił przepraszającą minę i rzekł, mamy z tym dzisiaj mały problem. Mogę zamówić obiad, odparłem szybko, wiedząc, że w taki właśnie sposób płaci się na wielkiej żławie za transport. Nie o to chodzi, zasępił się barman, po czym wyjaśnił. Kierowca naszej motorówki popłynął do iławy tuż przed tym, jak rozszalała się ta burza. Na środku jezioraka zobaczył, że idzie chmura i popędził do przystani najszybciej, jak się dało. Udało mu się umknąć, ale silnik tego nie wytrzymał. Już zaczęliśmy wymianę jednostki napędowej, bo mamy tu kilka osób z tamtego brzegu, ale to nie takie proste. Kiedy można się spodziewać motorówki? Zapytałem. Barman wzruszył ramionami i rozłożył ręce. Spojrzałem na zegarek wiszący na ścianie nad barem. Dochodziła siedemnasta. Nie mogłem czekać ani chwili dłużej. Woda była ciepła gorącem kilku poprzednich dni, ale i tak przeszedł mnie dreszcz, kiedy zanurzyłem w niej gołą stopę, z której przed chwilą zdjąłem but i skarpetkę. Zaraz zrobi ci się cieplej, Pawle. Pocieszyłem się w myślach i nie zastanawiając się dłużej, wskoczyłem w wodę z rękami wyciągniętymi i złączonymi nad głową. Pod koszulek i spodnie momentalnie przykleiły mi się do ciała. Wynurzyłem się cztery metry od brzegu, ale zaraz zawróciłem. Ukryłem buty i sztormiak w trzcinach, znów zanurzyłem się w wodzie, która teraz wydawała mi się cieplejsza niż powietrze i ustawiłem przed sobą skleconą przed chwilą z trzcin tratwę. Odepchnąłem się od dna i podłożywszy sobie tratwę pod piersi, wypłynąłem na jezioro. Wiem, wiem. Pływanie trzcinową tratwą po jezioraku to objaw desperacji. Nie miałem jednak innego wyjścia. Gdybym został jeszcze chwilę i próbował załatwić sobie jakiś inny środek transportu, mógłbym spóźnić się na spotkanie i stracić jedyną być może okazję na odnalezienie przeklętego skarbu. Przeprawa wpław do odległej zaledwie o kilkaset metrów przystani w przystani Fiławie była jedynym wyjściem dającym jakieś, niewielkie wprawdzie, ale realne szanse. Tak jak się tego spodziewałem, po kilku minutach zrobiło mi się dużo cieplej. Energiczne wymachy nogami rozgrzewały mnie, poza tym woda w jeziorze miała przynajmniej 20 stopni Celsjusza. Odpłynąłem kilka metrów od brzegu i skręciłem w prawo, na południe. Trzymałem się jednak ciągle blisko linii trzcin okalających Wielką Żuławę, żeby w razie niebezpieczeństwa móc w nie zanurkować i schronić się przed burzą. Po dwudziestu minutach dotarłem do krańca wyspy. Do upragnionego brzegu zostało mi jeszcze jakieś trzysta metrów. Zegarek wskazywał dwadzieścia minut po siedemnastej. Dasz radę, Pawle, pokrzepiłem się w duchu i nasiliłem pracę nóg. W tym jednak momencie gdzieś za moimi plecami ryknęła syrena okrętowa, której natychmiast zawtórował niski okrzyk, człowiek za burtą.